Cześć kochani, dzisiaj mam kolejną pakę z Shein. Tym razem powinno być w środku 5 rzeczy. Jeszcze jest nieopakowana. I tak jak to zawsze w tym filmie, najpierw robimy open box. Mam nadzieję, że będą coraz szybsze z każdymi kolejnymi filmami, żeby Was nie zanudzać. A potem przenosimy się na duży kadr i będziemy mierzyć pierwsze wrażenia. Zobaczymy, co tutaj przyszło. Dzisiaj paczka jest trochę większa, bo rzeczy jest 5, nie 3 czy 4, tylko 5. I jedna nie jest letnia, ale jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją zamówić. Także zaczynam. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieć w opisie, tak jak zawsze, żebyście sobie mogły zobaczyć ceny, żebyście mogły sobie zobaczyć wymiary dla danej rozmiarówki, jeżeli Was coś zainteresuje, i jakieś tam wersje kolorystyczne i tak dalej. Także przez linki w opisie się możecie przeklikać. I w opisie też Wam dorzucę całą playlistę chińskich. Mierzymy i tam jest z dwóch różnych sklepów, ale jest sporo rzeczy, także większość z nich jest jeszcze dostępna, będziecie mogły sobie poprzeglądać. A teraz wyciągam już coś pierwszego. I to jest chyba to największe. Tak. Ojoj, to jest pierwsza rzecz. Wygląda jak taki straszny kocyk, taki straganowy trochę kocyk. To miało być futro, albo jak wata wygląda, ojejku. To miało być takie coś futrzane. O nie, nie do końca mi się podoba. No patrzcie. To miał być futrzak, który sprawia wrażenie, no tak jakby watę poprzyczepiać, jak widzę już do jakiegoś materiału, do siatki konkretnie, bo tu jest siatka. Miał mieć też ładną, taką prostą lamówkę, no jest tutaj lamówka, ale widzę, że jest poskręcana. I wydaje mi się, że to powinno być dłuższe, przynajmniej do tego, co jest na zdjęciu, tak na pierwsze wrażenie. A rękawy właśnie zakończone są jeszcze czymś takim. Na zdjęciu to wygląda super, nie wiem, zobaczymy, jak będzie wyglądać w realu, ale już jestem chyba na nie, tak na sam start. I to jest 100% poliester i ja mam rozmiar S, może dlatego to jest takie jakieś krótkawe. No ale nie wiem, zobaczymy, trochę się już tak na początek zniechęciłam, ale może nie mam racji, jak założę, to wtedy powiem tak ostatecznie. Wyciągam kolejną rzecz. Kolejna rzecz to jest długa biała sukienka. Ja sobie ją wybrałam tak, powiedzmy, bez większego przekonania, bo nie do końca byłam przekonana. Bez większego przekonania, bo nie do końca byłam przekonana, ok. Bo tak jakoś, no tak fajna biała, ale nie wiem, zobaczymy. Ok. I jest tak wymiętolona, że już na samą myśl po prostu o tym, jak ja będę musiała ją wyprasować, to mi się miękko w nogach zrobiło. To jest taka sukienka maxi, teoretycznie widzę, że ma podszewkę pod spodem, taką sztuczną poliestrową, ale to sprawia wrażenie czegoś takiego na kształt nawet może bawełny. Tutaj też mam rozmiar S i pokażę Wam jeszcze górę. Ojejku, góra jest taka, to jest takie zakładane, tylko patrzcie, tak, na biust. Ja nie wiem, jak to się ma trzymać w ogóle. I tutaj są jakieś hafty. No nie wiem, zobaczymy. Ale dzisiaj haul takich ciekawych, dziwnych widzę rzeczy. A w ogóle, słuchajcie, znalazłam dużo ciekawych rzeczy, takich typowo festiwalowych właśnie na Shein. I dajcie mi znać, czy byście chciały na przykład właśnie takie festiwalowe ubrania zobaczyć. Bo powiem Wam, że są totalnie odjechane i totalnie fajne i też niedrogie. A wiadomo, że na festiwalach się różne rzeczy dzieją, łącznie z jakimś tarzaniem się w błotkach i tym podobnych rzeczach. Więc może akurat taka tańsza wersja festiwalowych ubrań byłaby fajna. Dawajcie mi znać w komentarzach. Szukam metki w międzyczasie intensywnie, ale żadnej teraz nie znalazłam. Dobra, poszukam później, także to jest druga rzecz. A następne to jest coś czarnego. I to jest chyba sukienka, o ile dobrze pamiętam. Tak, o, popatrzcie. To jest coś, co bardzo mi się też spodobało na stronie. Pierwsze zdjęcie w ogóle, jak się wchodzi w ten przedmiot, to jest właśnie od tyłu pokazane. To jest taka sukienka mała, czarna, ja mam w rozmiarze M, która ma właśnie taki dekolt tutaj na szyję, ale co jest fajne, to są właśnie te wycięte plecy, ale mam nadzieję, że one są wycięte w ten sposób, kurczę, no ciężko to tak pokazać, że są wycięte w ten sposób, że akurat za tym paskiem schowa się biustonosz, a tutaj będą takie fajne właśnie ażury. Zobaczymy. Rozmiar M, tak jak powiedziałam, jeszcze zobaczę szybko skład. I to jest taka rozkloszowana, mała czarna po prostu. Skład to jest 3 spandex, 97% poliester. Mam bardzo podobną sukienkę, w sensie w uczuciu z materiału z H&M, za którą też zapłaciłam na jakieś przecenie z 30 zł, 40 może. No ale
Zobaczymy. Te wycięcia mnie bardzo skusiły. Mam nadzieję, że będzie pasować. Ok, kolejna rzecz to są kropki, kropki i to są spodnie. Pamiętacie, jak Wam pokazywałam te spodnie, kwiaty, takie właśnie trochę dresikowe, które zamówiłam z Shein? Pamiętacie? Były fajne i z fajnego materiału i miałam nadzieję, że te też takie będą, ale już dotykam i czuję, że to jest co innego, po prostu. A nadzieje były wielkie. Myślałam, że to będzie właśnie ten sam materiał. Ok, to są takie szersze spodnie w rozmiarze M u mnie i też obstawiam 100% poliester, bo w dotyku są właśnie takie typowo, tak, to jest 100% poliestru. No mają być to takie letnie, fajne, luźne spodnie wiązane u góry. Właśnie w kropeczki. Troszeczkę jest przeźroczysty materiał, ale to jest czarne, więc może dlatego, że ja pod światło go po prostu widzę tutaj. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tym razem nie powiem, że wydaje mi się mały, bo wydaje mi się dobry, bo już się śmiałyście ze mnie, że za każdym razem, jak zamawiam i tak wyciągam, to mi się wszystko małe wydaje. Ale serio, autentycznie, ja po prostu nie mam totalnie wyczucia wymiarów, takich szerokości i tak dalej, jeżeli chodzi o ubrania i tak nie do końca nigdy wiem, nigdy do końca nie wiem właśnie jak wyciągam, czy to naprawdę jest taki wymiar, jak ja mam gdzieś w ciele. Nie mam wyczucia po prostu tego, ja tylko w centymetrach mogę ogarniać. Dobra, to są spodnie i została ostatnia rzecz w najbardziej szeleszczącym worku. Ostatnia rzecz ma rozmiar S, tak, bo już widzę tutaj, ojejku, i jest krótką bluzką. I jest krótką bluzką z kopertowym dekoltem, ale właśnie taką w stylu trochę boho, trochę festiwalowym. I też bardzo mi się spodobała na zdjęciu. Ma takie szerokie rękawy, no i czuję, że to też nie jest. Nie trafiłam tym razem, kurczę, z materiałami. W większości są to poliestry. Mimo, że można to sprawdzić na stronie w większości przedmiotów, ale jakoś tak, powiedzmy, że to pomijam. Poliester 97, spandex 3%. Tak właśnie pod kątem jakichś festiwali, pod kątem takich stylizacji boho wybrałam taką oto bluzeczkę. Patrzcie, jak ona kapitalnie, według mnie przynajmniej, wygląda na zdjęciu. W realu, no powiedzmy, że mam nadzieję i liczę na to, że nie będzie za krótka. Okej, jednak to zrobiłam, jednak to powiedziałam. Zaraz będziemy mierzyć. I to jest ostatnia rzecz. I co? I przenosimy się w takim razie na duży kadr i zaczynamy po prostu mierzenie. No to zaczynamy od spodni. Jak na razie wciągnęłam je... O, coś mi tu wystaje. Wciągnęłam je na siebie i jest w miarę okej, okay, ale nie patrzyłam w ogóle w lustro. Teraz patrzę. No tragedii nie ma. Kurczę, mam taki cień tutaj, że nie widzę, jak one się układają. No tak, może spojrzę. Takie są pufowate tutaj z przodu, ale nie tu, tylko tutaj wydaje mi się. Kojarzą mi się ze spodniami mojej mamy z lat 80. albo 90. i pewnie jakby zobaczyła ten film, to też by tak stwierdziła. Zawiążemy sznurek. Ale ogólnie są takie luźne, nie są jakieś przylegające, nie są takie... Materiał jest przyjemny, nie jest taki, że jak dotyka skóry, to jest jakoś niefajnie. Zobaczymy z tyłu. Z tyłu wydaje mi się, że chyba też, na ile widzę, leżą w miarę ok. Nie wiem, czy będę je nosić wypuszczone, czy włożone, czy... A tak w sumie też wyglądają całkiem spoko. Ja dzisiaj wszystko mierzę do obcasów, ale w sumie mogę ściągnąć i zobaczymy, jak będą wyglądały na płasko, bo zawsze, wiecie, w obcasach nogi są dłuższe. No jest ok. Wydaje mi się, że wyglądają całkiem spoko. Materiał, no materiał jest niestety sztuczny. Bardzo liczyłam na to, że to będą takie spodnie jak tamte. Ale są takie fajne na luzie, także myślę, że przejdą. Nie wiem, dajcie znać teraz, czy tutaj i czy w ogóle Wam się koncepcja takich spodni luźnych podoba na lato. Ja lubię, szczerze mówiąc, i cieszę się, że ta moda wróciła właśnie na takie luźniejsze spodnie, nie tylko rurki, bo rurki może fajnie wyglądają, ale nie każdemu pasują do figury, to raz, i też nie do końca są wygodne. Chyba wiecie, o czym mówię. Dobra, zakładam kolejną rzecz. To teraz zmierzymy tą rustykalną bluzeczkę, a ja się śmieję, bo zaczęłam do Was mówić i w ogóle wzięłam bluzkę, wiecie, odsłoniłam się cała i tak dalej, fajnie, nie? Dobra, zakładam. Okej, okay, to bluzka na mnie i przepraszam, że ją mierzę do tych spodni w kropki, bo zdaję sobie sprawę, że to chyba nie pasuje, trochę jest za bardzo mi szymaczy, ale powiem Wam, że mi się podoba ta bluzka, jest fajna. No już pomijam te spodnie, ale sama w sobie jest fajna, tylko że... Ma tendencję do zjeżdżenia w dół i robienia trochę dużego dekoltu, ale generalnie jest całkiem spoko i też jest bardzo przyjemna. To jest dziwne, bo ona ma z tyłu inny materiał troszeczkę i z przodu inny.
Ten z przodu jest taki jakby z jakimś wzorkiem takim tłoczonym, a z tyłu jest gładka. Nie wiem, od czego to zależy, ale pokażę się Wam właśnie jeszcze z tyłu. Wydaje mi się, że do jakiejś spódnicy takiej fajnej na lato ta bluzka jest świetna, a nawet tak festiwalowo, że się sprawdzi na jakiś festiwal. No, jedyne co czuję teraz jeszcze, o to Wam powiem od razu, to to, że ona tak jakby się elektryzuje minimalnie. To znaczy ona się nie elektryzuje, ale tak przylega elektryzujące jakby do ciała. Widzicie to? O, przykleja się trochę. Ale możliwe, że jak się mu się wypierze po prostu, no bo wiadomo, że ja te rzeczy z wora wyciągam, to że będzie ok. Także bluzka wygląda tak, ja jestem zadowolona, mi się bardzo podoba i teraz dajcie znać, czy ja, czy modelka. Ok, to teraz zakładam tego waciaka, który mnie w pierwszym momencie bardzo zawiódł, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No nie, to nie wygląda fajnie, już to widzę. To jest strasznie dziwne. W sumie te spodnie teraz, jak patrzę, też się dziwnie tutaj układają. Potrzebowałabym więcej uda chyba mieć do nich. Albo szersze biodra, no ale spoko. No, powiedzmy, że chyba to będzie leżało w szafie. A szkoda, bo na zdjęciu rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie takiej ciekawej rzeczy. I to chyba jeszcze się trochę tak sypie? Sypie może nie, ale zostawia trochę włosków. No, wygląda ciekawie, ale nie do końca chyba tak ciekawie, żebym w tym śmigała. Obrócę się i się Wam pokażę jeszcze. No, także taki zawodzik dzisiaj jeden. Patrzę, tutaj są jakieś złote nici w ogóle jeszcze. Dzikie węże i tak dalej. Ale to jak się układa to ubranie tutaj i tutaj, jak robi taką, wiecie, masę. Nie rzeźbę, tylko masę. To nie przekonuje mnie to niestety. I to zagięcie. Gdyby to było chociaż proste, to by się układało tak... Nie, też nie fajnie. Dobra, no to przechodzę do kolejnej rzeczy. Dajcie znać w ogóle, bo Wam się może podoba na przykład. Nie wiem, dajcie mi znać, czy ja, czy modelka. Okej, i teraz ta sukienka, której też byłam bardzo ciekawa. No i to jest taka typowa mała czarna, powiedziałabym. Rzeczywiście, tak jak sądziłam, ten pas jest w takim idealnym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje, poprawię, bo chyba jednak nie. Ale na to, żeby zasłonić biustonosz z tyłu, to wygląda tak. Ten tył jest chyba najciekawszy tutaj. Z przodu tutaj jest założone tak pod szyję. Ja lubię, tak jakby lubię, jak mam pod szyją zabudowane, nawet gdyby to miał być właśnie taki, nie wiem, pasek tylko, ale tutaj w tej części. I to mi się podoba w tej sukience. Jeszcze się ja popatrzę na nią, bo ja Wam gadam. I pokazuję, a sama nie widzę za bardzo. Pooglądam się. Nie no, wygląda całkiem, całkiem spoczko. Aczkolwiek z tą sukienką miałam taki problem, że jak ją zaczęłam prasować, to zaczęła wydzielać z siebie jakiś dziwny zapach. To jest chyba barwnik do tkanin. Mam nadzieję, że to minie wraz z praniem, bo ten zapach był taki... Właśnie niektóre czarne chińskie rzeczy, jak przyjdą z takich sklepów internetowych, to mają taki zapach, który kojarzy mi się ze smołą. Nie wiem dlaczego ze smołą, ale tak mi się kojarzy. I to jest jakiś taki barwnik chyba dziwny, nie wnikam co to jest, wolę nie wnikać. Ale dobra, wracam do sukienki. No nie wiem, powiedzcie jak Wam się podoba. Mi się podoba bardzo, jest taka klasyczna z pazurem, z takim, że tak powiem, ciekawym dodatkiem w postaci tego właśnie. I jak dla mnie jest całkiem spoko, myślę, że przyda mi się nieraz jeszcze na jakieś, wiecie, sytuacje randkowo-kolacyjne albo coś takiego. Dawajcie znać, czy ja, czy modelka. Chyba jednak, no nie do końca mnie to przekonuje. Zobaczcie. O, widzicie, mam ciemną bieliznę, to od razu jest test przeźroczystości. I ta sukienka... A, i ta sukienka jest bardzo, wydaje mi się, przeźroczysta. No przynajmniej przy ciemnej bieliznie, przy cielistej to tak nie będzie. No ale tak mówię tylko, że przeźroczystość w jakimś tam stopniu jest. No i te szelki trzymane tutaj na samym ramieniu, to chyba się nie sprawdzi u mnie. Ja chyba jestem zbyt ruchliwym człowiekiem na coś takiego. I myślę, że bardzo szybko, że tak powiem, pozbyłabym się górnej części tej sukienki. A szkoda, no bo wygląda może ciekawie, efektownie, ale trzeba by było w niej chodzić cały czas tak wygiętym, żeby to, przynajmniej dla mnie, żeby to jakoś się trzymało. Niby te szelki są tutaj regulowane. Może jak je wyreguluję, to będzie trochę lepiej. Ale teraz z kolei się wrzynają tak tutaj pod pachą niefajnie. Także no, raczej ta sukienka
Raczej ona nie znajdzie u mnie za bardzo zastosowania. A szkoda, bo wydaje mi się, że jest całkiem ciekawa, całkiem efektowna. Tu jest takie fajne wcięcie, które daje wrażenie jeszcze talii pogłębionej. Ona jest też troszkę mała, nie wiem, może powinno to być trochę niżej tutaj. Bo ta część jest powyżej talii, a reszta schodzi do talii. W ogóle jest tak wystrzępiona, wykończona, jakby tak tylko ucięte i zaczynają wystawać nitki. I to jest i na górze, i na dole, ale ja myślę, że to jest efekt akurat zamierzony. No szkoda, jeżeli chodzi o długość, to ona jest na mnie, nie mogę się wysłowić, na mnie długa, a ja mam 1,70 m i musiałam założyć do niej obcasy. Zresztą pokażę Wam zaraz. Po raz kolejny ściągam obcasy dzisiaj. I zobaczcie, lata mi po ziemi, siuda mi się po ziemi. Mówi się u Was, siuda się po ziemi? U mnie na przykład się tak mówi, nie wiem, czy to jest jakieś takie ogólnopolskie, czy to jest jakaś gwara, naleciałość, czy może tylko takie, wiecie, w rodzinie siudać się. No ale w każdym razie, dobra, pokażę się Wam jeszcze raz w tym. No nie, 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 ja bym się bała. Musiałabym chyba całą tą część tutaj przykleić sobie do ciała, żeby chodzić w tej sukience i nie przejmować się tym, że coś mi może wylecieć. No dobra, dajcie znać w takim razie modelka, czy ja, dajcie znać, która z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, Wam się najbardziej podoba. Możecie sobie, wiecie, od 1 do 5 poszeregować, mi napisać. I widzimy się następnym razem oczywiście. Jeżeli film się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie Szulow, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli już robicie, to włączcie sobie tam przysubskrybuj. Jest taki dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach. No bo czasami te powiadomienia po prostu nie docierają. Algorytm i te sprawy. No ale tak to działa. Dobra, no to kończę w takim razie. Pa!